Największe sukcesy polskiej reprezentacji rozpoczęły się właśnie tutaj, na Wembley. W 1973 roku Polacy grali z faworyzowanymi Anglikami. To wtedy, w 57 minucie spotkania, Jan Domarski strzelił niesłychanie ważnego gola. To był gol, który dał nam remis. Ten zwycięski remis, dzięki któremu awansowaliśmy na Mundial w Niemczech. To tam zrodziły się przecież legendy Grzegorza Laty, Jana Tomaszewskiego, Roberta Gadochy czy Kazimierza Dejny. Na Mistrzostwach Świata w Niemczech w 1974 roku nie byliśmy faworytami do medalu. Mimo to zajęliśmy trzecie miejsce w półfinale. W tym słynnym meczu na wodzie z Niemcami przegraliśmy, ale mecz o podium wygraliśmy. Pokonaliśmy Brazylijczyków 1-0. Kolejny sukces to 1982 rok. Na każdym boisku Hiszpanii Polaków dopingowali wierni kibice, którzy przyjechali z Polski mimo trwającego stanu wojennego. Ta droga to również remis, słynny remis ze Związkiem Radzieckim. I w czasie tego spotkania za obiema bramkami widać było biało-czerwone flagi i wielki napis Solidarność. Piłka nożna to w naszym kraju bez wątpienia sport najbardziej popularny, sport narodowy. Dlatego dla kibiców wyjątkowo trudne były długie i chude lata, gdy naszej reprezentacji na Mistrzostwach Świata brakowało. To zmieniło się dopiero w 2002 roku. Wtedy drużyna prowadzona przez Jerzego Engela wywalczyła awans na Mistrzostwa Świata w Korei i Japonii. Strongest group, of course, is the group where Argentina play and England is very, very strong group. Of course, our group, where is Korea, Poland, Portugal, we have one favorite, which is Portugal and three teams. That each team can fight for second position. Ale ten mundial rozpoczęliśmy bardzo źle. Na początek przegraliśmy z Koreą Południową. Później przyszła klęska z Portugalią, która pogrzebała nasze nadzieje na awans. Na koniec, na otarcie łez, pokonaliśmy Amerykanów 3-1. Mundial w 2006 roku w Niemczech to morze polskich kibiców. Wielkie oczekiwania i bardzo głośny doping dla reprezentacji. Był mecz otwarcia z Ekwadorem i przegrana. Mecz o wszystko z Niemcami 0-1. Na koniec Polacy pokonali Kostarykę 2-1. Euro w 2008 roku też zakończyło się naszą porażką. Dlatego z wielkimi nadziejami czekaliśmy na Mistrzostwa Europy w Polsce i Ukrainie. Kibice opanowali każde miasto, każdą strefę kibica. W kadrze narodzili się nowi liderzy, m.in. Robert Lewandowski czy Kuba Błaszczykowski. Ale to wszystko też zakończyło się wielkim rozczarowaniem, dlatego że polska kadra zakończyła swój udział w Euro na ostatnim miejscu w grupie. Na sukces musieliśmy czekać aż do 2016 roku, do Mistrzostw Europy we Francji. Tam dzięki żelaznej obronie i skutecznej taktyce wyszliśmy z grupy i dotarliśmy do ćwierćfinału. Po drodze remisując z Niemcami, a wygrywając z Irlandią Północną, Ukrainą i po dramatycznym meczu i rzutach karnych ze Szwajcarią, polscy fani za reprezentacją jeździli w każde miejsce. Na każdym stadionie byli najgłośniejszą grupą kibiców. Ja marzyłam o tym, ale nie sądziłam o tym, że się dostaną do ćwierćfinału. Gratulujemy chłopakom, wszystkiego dobrego, powodzenia, Cristiano jest do pokonania! Zatrzymali nas dopiero w ćwierćfinale, po rzutach karnych, późniejsi zwycięzcy, Portugalia. Po tym turnieju, po Euro we Francji, znów przyszły lata słabszych występów polskiej kadry. A jak będzie teraz? O tym właśnie będziemy rozmawiać w studiu.